Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i czemu wiesz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zjazd do zajezdni Annopol. To jest też bardzo droga przyszłości, droga pożarowa, która się ciągnie bezpośrednio do zajezdni Annopol. A teraz możecie zobaczyć teren pod przyszłą zajezdnię Annopol. O ile możecie sami zobaczyć, że dużo się tutaj faktycznie nie dzieje, z odcinka na odcinek faktycznie nie widzimy większych zmian, to dziś trochę opowiem o lokalizacji, o różnych ciekawostkach na temat tego, co tu właściwie będzie się działo. W międzyczasie będziecie mogli zobaczyć multum zdjęć z zajezdni Annopol, jak ona wygląda aktualnie, a konkretnie jak wygląda plac budowy. Zwróćcie też uwagę właśnie, gdzie to się znajduje, bo jak widzicie tutaj wieżowce Warszawy, no jest to trochę dalej. Nie jest to oczywiście jakoś strasznie blisko, ale też taka jest zaleta budowania zajezdni. Nie muszą być one oczywiście w centrum. Zrealizowanie i wykonania zadania pod nazwą Budowa zajezdni Annopol. Kontrakt jest realizowany w systemie projektu i buduj. Całkowity koszt budowy wyniesie 655 milionów polskiego golda. Realizacja zadania ma potrwać 26 miesięcy, a planowana data zakończenia budowy to luty 2024 roku. Co oznacza, że no, ta inwestycja jeszcze będzie budowana przez prawie 2 lata. Co do lokalizacji, bo o tym chciałem Wam trochę powiedzieć. Czemu ona się znajduje w tym miejscu, a nie nigdzie indziej? No i też zwróćcie uwagę, że ten cały obszar jest odcięty od jakiejkolwiek drogi lokalnej. Tutaj tramwaje będą musiały wybudować dosyć długi łącznik, długą drogę swoją z torowiskiem tramwajowym, aby jakkolwiek to tutaj móc wszystko połączyć w jedną całość. Też tutaj zwróćcie uwagę, że w okolicy są ogródki działkowe, galeria, faktory, no i w większości magazyny. A o czym tutaj, co nam tutaj piszą te tramwaje? Zajezdnia tramwajowa Annopol powstanie w rejonie ulicy Annopol, Inowłockiej i Pawła Włodkowica w dzielnicy Białęka, miasta stołecznego Warszawy. Teren planowanej budowy jest płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony. No już teraz jest. W najbliższej okolicy znajduje się magazyn, hale, ogródki działkowe, pojedyncze budynki mieszkalne, m.in. zespoły magazynowo-biurowe, Żerań Park 2, oraz budynek Centrum Handlowe Faktory Warszawa Annopol oraz droga ekspresowa S8. Obszar inwestycji aktualnie nie przylega do drogi publicznej. Po wybudowaniu zajezdni będzie posiadała drogę dojazdową od ulicy Annopol wzdłuż ulicy Inowłockiej, wjazd główny na zajezdnię oraz dodatkowy dojazd pożarowy z ulicy Pawła Włodkowica, który Wam przed chwilą pokazywałem, bo tamten leciliśmy dronem. Lokalizacja zajezdni Annopol, którą właśnie teraz widzicie, tak to mniej więcej wygląda. No i Annopol się nie nazywa oczywiście bez powodu, bo tak to po prostu ten cały obszar w okolicy też się nazywa. Jak widzicie, uliczki się zaczęły pojawiać. Tymczasowe tej drogi po prostu dla pojazdów budowy, aby mogli tutaj sobie spokojnie dozjeżdżać i żeby nie pogubili się na tym dosyć dużym obszarze, bo jakby co tu dużo nie mówić, nawet oblecenie tego dronem zajmuje trochę czasu. To trzeba przyznać, to jest naprawdę ogromna zajezdnia, ogromny kompleks, jaki tu będzie się znajdował. Czy coś tu jeszcze ciekawego? No oczywiście zajezdnia Annopol była planowana już w latach 60. Plany odłożono w latach 60. i 70. Tramwaje w stolicy były zagrożone likwidacją. Pod koniec lat 60. zlikwidowano kilka tras, m.in. na Żelaznej, Powązkowskiej, Radzymińskiej i na Młociny. Oto tego nawet nie wiedziałem, że na Młociny było zlikwidowane. A w latach 70. rozebrano trasę do Wilanowa. Dziś budowa nowej zajezdni jest priorytetową inwestycją właśnie z uwagi na budowę nowych tras tramwajowych w Warszawie. Między innymi do Winnicy, Wilanowa w ciągu ulicy Kasprzaka, czy trasa na Gocław. Zajezdnia Annopol będzie piątą zajezdnią tramwajową w stolicy. Najmłodszą pozostaje Żoliborz na Bielanach, która powstała w 1963 roku. Więcej tutaj o historii to akurat możecie się znaleźć na stronie internetowej www.zajezdniaannopol.pl, pisane łącznie. I tam trochę ciekawostek możecie zobaczyć. Też zwróćcie uwagę, faktycznie, tak jak to wcześniej już powiedziałem, że ta zajezdnia naprawdę znajduje się daleko od wszystkiego, co w okolicy. Natomiast, dobrze, żeby nie było, że gadam o tym, jak to wygląda, co tu się nie będzie działo, jak wygląda aktualnie. No,
w dużej mierze to, co widzimy, czyli parę kontenerów, ochrona, lekki monitoring, mamy ogrodzony cały obszar, jest już powoli przygotowana tutaj ziemia, jak widzicie jest wyrównywane to jeszcze idealnie pod przyszłą zajezdnię, cały piach jest zwożony albo w jedno miejsce na jedną nową górę piachu, po prostu jedną nową górkę, albo też jest po prostu wywożone z tego, że też rejonu. Nie miałem okazji być tutaj w tygodniu, co mój błąd, ale jak w końcu mi się uda tam przyjechać w tygodniu, to zobaczę, czy faktycznie tutaj no dużo się dzieje. Jakaś muszka mi tu lata do oka mikrofonu. Jak coś pacnę, to przez nią. Natomiast wracając do zajezdni Napol, no widzimy już te właśnie drogi techniczne na razie tutaj pozostawione, ale są one utwardzone, więc jak tutaj było, to jest dosyć duży obszar, to będzie im się wygodnie jeździło. Jedyne co mnie dziwi, to wjazd właśnie tutaj od strony drogi pożarowej, tutaj z tej strony, jest trochę dziwnie zrobiony, bo jest na płytach tylko i wyłącznie na takich, które teraz to widzicie. Tylko tam jest dosyć wysoki chodnik po drodze i no, trzeba go dosyć nieźle zmasakrować. Ale jak widzicie tutaj z bliska, przelecimy sobie bezpośrednio całą tą drogą, dróżką, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj też ważny element, który będzie musiał być przestawiony, czyli słupy od napięcia. Chyba, że są jeszcze telefoniczne, nie wiem. Tam obok są budynki tutaj opuszczone, to jest chyba piaskarnia, jak się dobrze mnie mam. Ale mogę być mylny w tejże sprawie. No jak widzicie tutaj ten płot się ciągnie, tak? Rozstawili go. Wejść, no na pewno się da, jakoś tak po cichu na ten plac budowy. Ale z drugiej strony po co? Bo to jest jakby tutaj nic nie dzieje aktualnie. No i tu tak jak mówiłem właśnie jest już utwardzone trochę inaczej. Nie mamy tych płyt betonowych, ale to i tak całkiem nieźle wygląda. Też tutaj na minus, ponieważ ta zajezdnia jest tak duża, jest dla mnie znalezienie dobrej lokalizacji do nagrywania tych filmów. Za każdym razem prawie jestem z innego miejsca i próbuję znaleźć miejsce, skąd bym mógł całkowicie zająć ten obszar i to nie jest łatwe. Zazwyczaj niestety muszę znaleźć dwa miejsca, gdzie mogę latać, gdzie mogę wystartować dronem, ale może gdzieś tutaj przy magazynach udało mi się by z jakimś ochroniarzem dogadać. Byłoby o wiele przyjemniej, ale to tak na marginesie. Tutaj widzicie, jest właśnie, będzie już wjazd, dojazd. Teraz tak jak widzicie, po prawej będzie torowisko tramwajowe, po lewej będzie nowa ulica i Nowłocka, która po prostu tutaj zostanie dociągnięta. Nie wiem, czy będzie tutaj dojeżdżać jakiś autobus linii nocnych, żeby tutaj maszyniści, motoryniczowie mogli dojeżdżać w całkiem dobry sposób w nocy. Ale na koniec, żeby nie było, że pokazuję tylko i wyłącznie zdjęcia, jak to wygląda teraz, to cofnijmy się rok, do maja 2021 roku. Zwróćcie uwagę, że to zupełnie inaczej wygląda. O ile mam jeszcze zdjęcia z lutego tego też roku, czyli 21, no tam jest śnieg, więc to tak dobrze nie wygląda, ale zwróćcie uwagę, że tu jest, no zupełnie to inaczej wygląda, bo już zielone. Nie jest zupełnie wyrównane, nie jest całkowicie ogrodzone, nie ma żadnego dojazdu z żadnej strony, jak zobaczycie, czy za chwilę. Swojego napiszcie mi w komentarzach, jeżeli teraz wam się tnie obraz, bo mi się tnie, ale może tego, że tutaj po prostu oglądam go w podglądzie. Albo faktycznie nagrałem coś nie tak wtedy. Co akurat było możliwe, bo wtedy miałem dosyć niezły odjazd z dronem. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie tutaj właśnie, no zupełnie to inaczej wyglądało. Nie było to jakkolwiek przygotowane pod zajezdnię, ale też z drugiej strony minął rok, a budowa rozpoczęła się trochę później. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał, taki bardziej obrazkowy. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na koniec wam tylko powiem, że w dniu 3 lutego 2015 roku została podpisana umowa ze spółką PAS Projekt na opracowywanie dokumentacji budowy zajezdni tramwajowej Anonopol. Ale to było na tyle. Cześć!